Data 20 listopada 2018 roku dla radnych 6 kadencji powiatu przemyskiego będzie dniem szczególnym. Punktualnie o 10 w sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu przewodniczący senior rady Wojciech Bobowski rozpoczął obrady nowej kadencji. Jednym z pierwszych punktów obrad było złożenie ślubowania przez radnych na ręce przewodniczącego seniora, który po ślubowaniu wszystkich radnych mógł ogłosić prawomocność obrad. Skład Rady Powiatu ustala się w drodze wyborów powszechnych. Specyficzny przebieg ma pierwsza sesja Rady Powiatu. Wtedy wybierane są władze Rady. Często na pierwszym posiedzeniu wybiera się również nowego starostę i jego zastępcę oraz członków zarządu. Do kompetencji przewodniczącego, seniora, należy również przeprowadzenie wyboru nowego przewodniczącego, co miało miejsce i tym razem. Klub radnych PiS zgłosił w tym dniu swojego kandydata na przewodniczącego rady. Był nim Piotr Pękalski. Z taką samą propozycją swojego kandydata zgłosili radni koalicyjni, proponując na to stanowisko Ryszarda Adamskiego, wieloletniego samorządowca i przewodniczącego Rady Powiatu ostatnich 2 kadencji. Z prostych obliczeń politycznej matematyki wynikało, że kandydat koalicji ma spore szanse na objęcie tego stanowiska. Ale póki trwało tajne głosowanie, wszystko było możliwe. Przewodniczącym nowej Rady Powiatu w stosunku 10-9 głosów został Ryszard Adamski. W głosowaniu udział wzięło 19 radnych. Wyniki głosowania. Głosów ważnych 19, głosów nieważnych 0. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Pan Ryszard Adamski 10 głosów, pan Piotr Pękalski 9 głosów. Komisja stwierdza, że bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym otrzymał Ryszard Adamski i został wybrany na przewodniczącego Rady Powiatu Przemyskiego kadencji 2018-2023. Nowo wybrany przewodniczący, przejmując obrady od przewodniczącego seniora, rozpoczął swoją pracę w kolejnej, 6 kadencji na lata 2018-2023. Kontynuacja tych zadań, które zostały rozpoczęte, będziemy korzystać z różnych programów, z różnych środków, tak żebyśmy mogli dalej kontynuować budowę mostów, przebudowę dróg, chodników. I to jest dla nas najważniejsze, gdyż mieszkańcy oczekują, są takie oczekiwania i myślę, że przy wspólnym, tu wzajemnym zrozumieniu wiele rzeczy nam się uda, gdyż jeszcze wiele jest do zrobienia. Na pierwszej sesji Rady z reguły wybierany jest również starosta, jego zastępca oraz członkowie zarządu powiatu. Wybory takie odbywają się w sposób tajny. Przewodniczący przyjmuje kandydatury na stanowisko starosty. W tym przypadku klub PiS zgłosił Bożenę Ryczan, natomiast koalicjant Jana Pączka, wieloletniego starostę ubiegłych kadencji. Tajne głosowanie wyłoniło nowego starostę na nadchodzącą 5-letnią kadencję. Został nim w stosunku głosów 10-9 Jan Pączek, urzędujący obecnie starosta w powiecie przemyskim. Po raz czwarty dokonano wyboru mojej osoby na funkcję starosty przemyskiego. Ja myślę, że jest to dowód dużego zaufania i liczymy na to, że uda nam się w tej kadencji rozpoczynającej się zrealizować kolejne ważne zadania dla mieszkańców powiatu, aby żyło im się lepiej i aby powiat przemyski się rozwijał i był dobrym miejscem, środowiskiem dla przyjaznym zarówno dla mieszkańców, jak i dla tych, którzy tutaj przebywają. Tego dnia został również wybrany zastępca starosty. Został nim Marek Kudła. W wyborach nie miał kontrkandydata, ponieważ klub PiS nie zgłosił na to stanowisko swojego przedstawiciela. Kilkanaście lat wspólnej pracy i pełne zaufanie do siebie, do wicestarosty, do pozostałych dzisiaj wybranych członków zarządu. To zgoda buduje, nie zgoda rujnuje. Tej zasady się trzymam i myślę, że ta współpraca będzie się układała nadal dobrze. Zostali również wybrani członkowie zarządu w osobach Zbigniew Blecharczyk, Ryszard Gołębiewski i Jan Semków. Przed radnymi 5 lat ciężkiej pracy dla powiatu przemyskiego. Z pewnością zdarzą się różnice głosów i różnice poglądów, ale jedno jest pewne. Wszystkie działania będą szły w jednym kierunku.
dla dobra mieszkańców ziemi przemyskiej.